Okej, okay, wracamy. Ojej, coś się stało tutaj. Dobra. Okej, okay, słuchajcie. Co tu jeszcze można zrobić? Już oblazłem chyba całą wyspę oprócz terytorium Ważek. Okej, okay. Więc w takim razie idziemy się przespać do karczmy. Idziemy się przespać do karczmy. A, jeszcze jedno po drodze. Aha, 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 aha. Jawol, jawol, jawol. Bardzo opłaca się kupować wszystkie puste butelki od eliksirów, ponieważ one są tanie. To są tylko 2 sztuki złota, a kiedy się zrobi... Kto kupił to? Kurde. Kiedy się zrobi alchemię, znaczy połączy się te składniki, powstaną eliksiry, to można je sobie sprzedać za całkiem fajną cenę. Więc jedziemy. Cyk, drugi, trzeci, czwarty, piąta i 6. butelka. Pancerz plus 2. Korzeń firny. Udało się! Przywraca 10 plus siła eliksiru punktów magii. Żeby go wypić, ponieść eliksir. I prawie. Okej, okay, magia przywraca. Damy to lasce. Udało się! Cyk. Lecz osłabienie. O, jak miło. Ale ja się wolę przespać w karczmie. Udało się! Okej, okay, sprzedajmy to teraz. Witam. Jak się macie? No, sprzedaj. No, ale głupi jestem. Jednak się pomyliłem. Myślałem, że można to sprzedać za większą cenę, ale widać, że jednak ona tylko 1 sztukę chce, a to pipa. Okej, okay, no więc będziemy to nosić w takim razie. Możemy w sumie łyknąć, no. Czemu nie? O, proszę bardzo, Rocket Fuel i jesteśmy znowu gotowi do walki. A, właśnie, walka. Łuk. Ten ma łuk. Tej by się przydało dać... Aha, jeszcze pójdziemy. Pójdziemy teraz jeszcze oddać kapelusz. Dostaniemy takie błogosławieństwo. I możemy jeszcze kupić troszkę ekwipunku. Nie zaszkodzi, skoro mamy już 800 złota. Nie zaszkodzi. Jego wysokość Lord Markham, Duke Zachodnich Landów. Zachodnie Landy, zajebiście. No po prostu jestem pod wrażeniem! A teraz się uleczymy. Wybaczcie, że tak biegam, ale to jest niestety konieczne w tej grze i to czyni tą grę tak długą. A, to jest magia! Życie, 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 życie! Pi, pi, pi! O, nie można, ale głupi jestem. No, wybaczcie. Coś mi się pobzdurało w takim razie. Ile to masz życia? Pierdziele, 20, przecież to jeden hit i padasz. Ciężka jest ta gra, ciężka. Wejdźcie, bawcie się dobrze. Okej, wyspani jesteśmy. O, jaka mgła! Nie wiedziałem, że to taka mgła jest, jak miło. I teraz chodźmy troszkę się uzbroić. Widzicie coś dla siebie? Nie, a powinienem. 300. 250, pancerz plus 3. Pancerz plus 6, 250 zł. Kusi, kusi, plus 6, plus 3, plus 7. 300, 250. Trzeba to wszystko obliczyć, ponieważ tutaj kasa jest na wagę złota. Hale, powiedziałem! Zbroja skórzana, dla każdego by się przydała, wiesz? Wiecie, 250, to już 500 nam by poszło. Okej, kupmy w takim razie. No kupmy, szkoda. Szkoda. Ale te zakupy bolą, Boże, jak się ma tak mało kasy, to po prostu... cholera wie, co kupować.
Jedziemy, a co tam się będę w chrzaniu? Dzięki wielkie. Różdżka, różdżka się przyda na później. Sztylet. Dziewczyno, ty potrzebujesz dobrego sztyletu. To jest kawał dobrego sztyletu. Łańcuga plus 8. Sprawdźmy, jaki ty masz w ogóle, kobieto Anno droga. Na chwałę nie zapominajki. Punkty pancerza 4, 6, 2. 4 i 2, 4 i 2. Czy ty możesz skórznię nosić? Prawdopodobnie możesz. Nie mogę tego użyć. No proszę. Nie mogę tego użyć. Lol. Lol. Nie mogę tego użyć. Co? Do widzenia. Dziękuję. Dobrze wiedzieć, że nie możesz tego użyć, widzicie? Trzeba save'y robić. Widzicie coś dla siebie? Bo nie można sobie pozwolić na kupienie i sprzedanie potem po mniejszej cenie. W takim razie kupimy ci tarczę. Dzięki. O, okej. Okay. Widzicie coś dla siebie? Kupimy ci tarczę. Tego nie warto kupywać, ponieważ chyba tylko goblin może to używać, ale on ma kolczugę, więc coś lepszego. Tarczę. Hełm. 360, 250. Stuwa. Kupmy. Kupmy, kupmy. 250 trochę drogo. Dzięki. Starajmy się oscylować przy tej 500 naszej. Co my tu mamy? Punkty pancerze 9-4, 9-4-2. Okej. No, na szczęście rękawice umiesz nałożyć, masz dobre dłonie do tego. Ja pierdzielę, jak to zabrzmiało. I teraz, moi drodzy, idziemy... jeszcze nie do Świątyni Księżyca, ponieważ tam byśmy dostali mocno po gębie. Na ważki też raczej nie pójdziemy. Tu jest Świątynia Księżyca przy okazji, tu. Idziemy na smoka, nie inaczej! Cyk. Gotowi, gotowi, zachowaj. Oczywiście smoka nie będziemy bić. W tych jaskiniach z pewnością mieszka wielki smok. Może tutaj właśnie są ci zaginieni poszukiwacze przygód. To, co trzeba zrobić w tej jaskini, to wcale nie zabicie smoka, ponieważ 3 hity od smoka i nie żyjemy. Ta jaskinia również dała mi takie traumy, że do tej pory się boję tu wchodzić. Po jaskini trzeba będzie biegać i zbierać przedmioty, które leżą na ziemi. W ten sposób. Jazda! Jazda, 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 spacja, spacja, podbieramy wszystko, zbieramy, zbieramy, zbieramy. Dwie rundki zrobimy. Kurde, pieprzone szczury. No właśnie, tak to wygląda, jeśli się utknie. Nie żyją. Jeszcze raz. Kurde. Myślałem, że to jest łatwiejsze, wiecie? Ten smok do nas pali, owszem. Ale jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ponieważ te szczury za nami biegają. Kwestią jest zebranie jak najwięcej rzeczy stąd. Kurde, ominąłem, jeszcze jedna rundka. Safe. Siedzę tu jak na szpilkach. Po prostu. Ja pierdzielę, jaki on jest wielki! Cholera. No i znowu minąłem. Jeszcze jedna rundka. Kuszę los, wiem. Tutaj są... ciała tych zawodników. Tutaj powinna być ta rzecz, kurde, gdzieś tu leży, gdzieś tu leży, gdzieś tu leży. Jest! Pałka. Zapiszemy grę. W ten sposób rzuciliśmy czar, więcej widać. Może w ten sposób... jeden cios! Wychodzimy. Okej. Ukradliśmy skarb smoka. Smoka oczywiście nie tykaliśmy. Ale widzicie, jak to wygląda. Ta ledwo żyje już. Punkty życia 6.
Co zdobyliśmy, moi mili? Sprawdźmy. To jest tarcza. Tarcza zawodnika plus 7. Ale to był błąd. Zobaczcie, kupiliśmy tarczę, wydaliśmy kasę. A tutaj byśmy mieli tarczę. No nic. Pała. Słaba pała do sprzedania. Niezidentyfikowany łuk. Fragment dziennika. O. Jak to się czytało? Nasz pierwszy dzień pobytu na Szmaragdowej Wyspie. Zaczepił nas podejrzany mężczyzna o imieniu Malwik. Zaoferował nam dziwną rzecz. Różdżkę, na którą... Różdżką na czekające nas okoliczności. Odmówiliśmy. Gdy odchodziliśmy, kierując się na północny wschód, zaśmiał się i krzyknął, że wie, iż nas nigdy więcej nie zobaczy. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie pytam. Budki. Pancerz plus 2. Nakładaj buty, nie będziesz chodziła mi na bosaka. To pójdzie na sprzedaż. W takim razie pałka, tarcza zaraz... Zaraz pójdziemy dać Lordowi Markhamowi tarczę. Łuku nie da się zidentyfikować, niestety. Okej. Więc w takim razie Lord Markham. Jedziemy do typa. No ale się udało. W ten sposób właśnie się pozyskuje przedmioty. Jego wysokość Lord Markham. Duke zachodnich landów. Co jeszcze nam zostało do zrobienia? Muszla, płytka podłogowa, instrument muzyczny. Jego wysokość Lord o. Markham. Właśnie Duke zachodnich landów. 1000 sztuk złota dla nas, no. I proszę państwa, tak się zarabia. Okej. Okay. Mamy 1000 sztuk złota, nie jesteśmy już tacy biedni. Fragment dziennika można sobie gdzieś tutaj wypieprzyć w róg. On się już nie przyda. To by się przydało sprzedać. Klejnocik. Klejnocik by się przydało sprzedać. Pałeczkę by się przydało sprzedać. Różdżka się przyda na później, ponieważ różdżki są tutaj na wagę złota. Są rzadkie, są potężne, walą na dystans po prostu. Widzicie coś dla siebie? Naprawdę są fajne. Szukacie nowej broni? Tak. Okej. Okay. O, coś tutaj jest. O, nie, o, dokładnie. Coś nowe przedmioty. Nowe przedmioty! Sztylet. Kupujemy dla naszej złodziejki. Sprzedajemy. Cyk. Tego oczywiście nie sprzedasz, no jasne. No. Dziękuję. Po co? Zapraszam ponownie. Na pewno wpadnę. Cyk. Sprzedajemy. Szukacie to. Nowej broni? Zapewne za jedną sztukę złota. Dwie sztuki złota. Dziękuję. Byłem blisko. Zapraszam ponownie. Okej, okay, teraz pójdziemy i sprzedamy. Przyszliście, poćwicz, oto klucz do mistrzostwa. Oto właśnie awansowaliśmy na drugi poziom. Mgła zniknęła, jak widać. Spróbujmy sprzedać ten ametyst, wiecie? Jak się macie? Sprzedaj. Alchemik, no jasne. To w takim razie do maga trzeba będzie pójść. Twismag. Tylko dla członków. Kurde, no może faktycznie się podłączyć do jakiejś gildii, dlaczego nie? W czym mogę pomóc? Sprzedaj. Sprzedaj! 100 sztuk złota, stary! Dziękuję. Różdżka, zobaczcie, 800, wow. O, amulet. Rozbrajanie pułapek plus 3. Kurde, kusi. Kusi. To by się bardzo przydało. Szafiry raczej nie interesują mnie. Leczenie trucizny też by się bardzo przydało. Pierdu, pierdu, rękawice, rozbrojenie, pułapek plus 2. O! O, o, o! O! Urok. No i to 800 sztuk złota. No niestety nie mogę sobie na to pozwolić. Nie mogę sobie na to pozwolić, ale na rękawice sobie z przyjemnością pozwolę. Ten kij, on jest taki słaby, że po prostu równie dobrze mogłoby go nie być. Różdżka. Czy to by już się klasa pancerza zmieniła? 7. Doskonale. Moglibyśmy w sumie pójść na ważkę, wiecie? Moglibyśmy pójść na ważkę i zdobyć ten drugi poziom, ponieważ jest nam niedaleko do niego. Albo pójść i w końcu kupić umiejętności, czyli kupiectwo, percepcję lub łuk. Łuk by się przydał. Percepcja jeszcze na razie nie. Kupiectwo również. 1000 sztuk złota. Stanie nam 600. Zajebiście. Idziemy. Zajebiście.
Czyli tak, do kowala i do uzdrowicielki. Uzdrowicielka tutaj, kowal tam. Ciekawa jest ta gra, naprawdę jest ciekawa. Bardzo ją lubię. Czy potrzebujecie leczenia? Nie! Ej, to w sumie tak. No nie, nie. Wyniki kupiectwo. Kupiectwo, tak? Kupiectwo. Złodziejka. Ała. Walka wręcz. O, uczy walki wręcz. W sumie. Ten też uczy walki wręcz. Dziwne. Dziwne. Nie opłaca się czterech osób kupować kupiectwa, ponieważ trzeba sobie ustawić jedną osobę w drużynie, która będzie sprzedawała wszystko. I jeśli ona będzie sprzedawała, to będzie taniej. Jeśli reszta będzie sprzedawała, to będzie drożej. To samo z kupowaniem. Uniki się nie przydają. Walka wręcz. Zastanawiam się nad walką wręcz dla niego, więc sobie zapiszę. WW. Okej. Okay. Na razie nie będziemy tego kupować. Idźcie. I do oberżysty. Wio! Jazda. Nie, to nie jest obrażysta. Czy... Tu! Wejdźcie, wejdźcie! Percepcja. Well. Nie, nie, jednak nie. W ostatniej chwili się zdecydowałem, że nie. Szukacie nowej dlatego, broni. Że łuk nam się bardziej przyda. Nauczyć magiczkę łuku. Nie, ona będzie waliła z różdżek, ta będzie waliła z łuku, ten będzie walił. Mogę nauczyć w sumie tego typa. Dziękuję, zapraszam ponownie. Okej. Cyk, łuk na plecy. Zauważcie, że to jest fajne, że nie jest coś w stylu, że albo łuk, albo broń. On ma łuk na plecach już i w ten sposób automatycznie będzie walił z łuku z daleka. Ponieważ reszta, która nie ma łuku na plecach, będzie, nawet jeśli stoi 100 metrów dalej, to będzie machała maczugą w powietrzu. Rozumiecie? Zresztą zobaczycie to, jak pójdziemy zaraz walczyć. Dobrze, łuk jest nauczony. Mam jeszcze 500 sztuk złota, więc wyszliśmy na prostą. Czy możemy jeszcze sobie ekwipunek jakiś zafundować? Chyba już nie. Zobaczmy, czy ona ma w ogóle zbroję. Kurde, no to jest najgorsze, bo ona nie ma zbroi. Ona nie ma zbroi, ma magię, ma broń, ma pancerz brak, poziom. Cholera. Więc ona po prostu będzie obrywała straszliwie. A mag jest nam potrzebny. Kurde, kurde, kurde. Widzicie coś dla siebie? No ale jak się nauczę zbroi, to będę miał prawie 0 złota, a co za tym idzie, nie będę mógł kupić tej zbroi, więc to nie ma sensu. Dobrze, tutaj mamy pośpiech. O, to dobrze, pośpiech się przyda. Idziemy na ważki. Jeśli chodzi o sposoby walczenia z ważkami, są to chyba dwa sposoby. Iść na nich i napieprzać po prostu całkiem. Albo wyciągać je, czyli jeśli ktoś grał, nie wiem, w Tibie, lurować. Zlurować je tutaj do miasta, strażnicy się zajmą nimi. Jeszcze ja robiłem... Cześć. Coś w tym stylu. Bawiłem się z nimi, to jest czasochłonne niestety. Albo bawiłem się z nimi w ten sposób, że ważki wyciągałem do miasta, one atakowały wieśniaków, zabijały, a potem ja biegałem i ciała zbierałem. Jest to opłacalne, ponieważ się można dużo złota zabrać, ale niestety z doświadczeniem jest krucho. Swobodne spadanie, nowy czar. Rozpylanie trucizny. Niewiele z obrażeń. No taki słabiutki czar. Przebudzenie się raczej nie przyda. Będziemy walić z piorunu. Z pioruna. Ale najpierw magiczne oko. Aha! Właśnie! Zobaczcie, widzimy wszystkich NPC-ów na mapie. Na minimapie. Widzimy wrogów. Aha, jeszcze co do walki, jest coś takiego jak walka turowa. W ten sposób, enter. Sprawia, że oni nie mogą się ruszyć z miejsca, a nie my nie możemy się ruszyć z miejsca. Zagłuszają mnie te ważki. A co za tym idzie, możemy na przykład teraz wydać atak
Wtedy ich będzie kolej, też zaatakuje. Wtedy my znowu atak i oni. Ale zapisanie gry jest tutaj bardzo kluczowe. Okay. Czekajcie, o, ogromna ważka. Niezidentyfikowane. Gdybyśmy mieli umiejętność identyfikacji wrogów, to byśmy tutaj wiedzieli, jakie ma odporności, czy zaklęcia miota, jaki ma atak, jakie obrażenia, jaki pancerz. No ale niestety nie mamy. Ale ich jest tutaj naprawdę dużo. Okej. Okay. Dwie ważki się poszły chrzanić. O, jaki rój leci! Wiecie co? Nie podoba mi się to, że tutaj tyle ważek leci, dlatego wypieprzamy! Okej. Okay. Tam się robi ostra akcja, ważki są zabijane. Ja pomogę trochę facetowi. Na pomoc! O, znowu magiczka nam zginęła. Na pomoc! Czemu mnie atakujesz? Pierdolo. Dobra, przepraszam, ale muszę czytać teraz grę przez tego Downa, który mnie zaatakował. Bo pewnie on wydawał mu się, że jego atakuje. No chodźcie, 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 chodźcie. Wow! Dobra, w takim razie nie będziemy się wtrącać. Niech nie giną. Zabijają wieśniaków i my zdobędziemy kasę za to. O Jezu, za głośna jest ta gra jednak. Dobra. O fuck! No, wybiją pół osady, będzie spoko. Gin. Dobrze. No dobra, wybite. Jeszcze tam jedna lata sobie. Trzeba pozbierać ciała. Gdzie ty jesteś? No gdzie jesteś, Waszko? A, tu! Dobra. Jeszcze jedna. Radziliśmy sobie, o dziwo. Co prawda, mak nasz obrywa, nasza Trisp. Właśnie tutaj zbieranie ciała jest bardzo ważne, ponieważ prawie zawsze się dostaje kasę. Albo jakiś przedmiot. Oni są, kurde, zamęczeni troszkę, więc są słabsi w walce. A ważek jest jeszcze dużo. A zobaczcie, jak nam złoto skoczyło. 200 sztuk złota. Okej, w takim razie... Wydaje mi się, że nie mam eliksirów. Zostaje nam się przespać w karczmie. Na szczęście nie jest to drogie. To jest... Duży plus tej gry, że w karczmie można się przespać, wyleczyć całkiem. No choroby się nie wyleczy, no ale... Wejdźcie, wejdźcie, bawcie się dobrze. Ale życie, gotowi, zdrowi. Okej, idziemy dalej na ważki. No niestety tam dalej już nie ma sensu lurować te ważki do miasta. Nie mógłbym różkę dać. Gdybym jej dał różkę, to by byłoby o wiele lepiej. Ale... Ładunki. Ładunki bolą.
No, pojedynczo, pojedynczo, pojedynczo. Pojedynczo. Oj, nie lubię tego. Kuźwa. Znowu wyciągnąłem całą gromadę. Znowu spieprzam do miasta. Nie, to jest konieczne, wiecie? Ja muszę uciekać, ponieważ jak idzie cała gromada, to nie ma sensu. Kurde, jeszcze tu się kręcą, skurcze byki. O, fuck. Cofamy się i łuk. Cofamy i łuk. Łuk, i łuk, i łuk. Walimy z łuku, walimy z łuku. O, to chodzi, o to chodzi w tej grze. Tu trzeba być sprytnym. Jak się pójdzie po prostu na ruska w nich walić, to padasz szybko bardzo. Kurde, no nie lubię tym ogniem dostawać, wiecie, bo to jednak boli. A, tu mnie walisz, tak? Myślisz, że jesteś taki chyży? Uuu, ognista. Królowa warzeń. O my g. To będzie mocne. Błogosławieństwo. Wykrycie życia. Pozwala widzieć aktualną liczbę punktów przeciwnika. Błogosławieństwo rzucimy na... Królowa warzyw ma to do siebie, że wali tym naprawdę ostrym ogniskiem. Gdzie jesteś? No chodź tu! Aj, niedobrze. Niedobrze, że ona nam ucieka. Kurde, byśmy mieli mnóstwo kasy, a ona już zginęła prawie. No trudno, trudno, trudno. Bywa i tak. Okej. To widzę, trupo leży i jedna ważka, jedna ważka, jedna... Uuu, tam. Żeby to jedna była, to... Tysiące. No i znowu wracamy się leczyć. Myślałem, że będzie gorzej. Myślałem, że te ważki są mocniejsze jednak, ale jest spoko, no. Niestety mak nam obrywa, no ale... Cóż robić, no. Nie... W sumie mamy 1000 złota, no. Wejdźcie, bawcie się dobrze. W sumie mamy 1000 złota, można byłoby ją... A, jedziemy. Dawajcie. Co nam szkodzi się nauczyć? Coś dla siebie. O, jaka ucieszona, proszę bardzo. 150, 150, plus 4, plus 4. Okay. Dzięki wielkie. Oj, głupio zrobiłem, że kupuję od niej, ponieważ ona ma kupiectwo, co ona powinna jednak o ta wszystko sprzedawać i kupować. Nic nie nazbieraliśmy. Idziemy dalej na ważki. Trochę to jest monotonne, co prawda, no ale... Ale to jest konieczne tutaj, ponieważ chodzi o expa... Sorry, muszę wrócić. Chodzi o expa i chodzi o... O kasę, no. I jeszcze tam jest jeden przedmiot potrzebny do... Czekajcie, gdzie to się ten poziom robiło? Chyba tutaj. Przyszliście. 37 punktów, no dajcie spokój. Dobra, pójdziemy tędy w takim razie. Dołem. Trup jest na górze. Oho, ho. Idziemy po niego.
Trup ważki. Myślałem, że człowieka z ludzi więcej wypada. Tych trzech jest tutaj fajnych, bo oni często pomagają bardzo. Jak się ważkę... Jezu, ile ich tu jest? Na Boga. Dobra. Czekajcie, wykrycie życia. Co to jest w ogóle? 10 minut. Widzieć aktualną liczbę... Aha, okej. Błogosławieństwo. Aha, ja. Strasznie syczą, mnie to trochę denerwuje. Okej. Okej. Wow. Kurde, dużo ich naprawdę. To jest po prostu takie siedlisko ważek, że ja pieprzę.